Dobra. Jakiś. Hej ludziska, tapiżyska! Witam was bardzo serdecznie z tej strony, jak zwykle Grzechu 40 i pan nieudolny Duduś. No i co? Witamy was rzecz jasna w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Trine 2, w ten bardzo bajkowy, ale i dosyć wymagający tytuł, w którym świetnie się bawimy. Przywitaj się. Cześć, witajcie. Jak to ogarnąć znowu? Co pomieszczenie, to po prostu trzeba kombinować. Jak to przejść dalej? No myślę, że takie było założenie twórców, aczkolwiek... A na tej platformie nie możesz się rozbujać, na której ja teraz stoję? Nie możesz. Chyba nie. Rozbujałem. Aha, kurde. Ograno, wiem jak to zrobić. No, jak? Rób. Tylko, że jak teraz wskoczyć na górę? Czekaj, wiem jak to zrobić. Jeden musi być na górze, nie? Jestem no, na górze. No, a teraz czekaj, stój. Wskocz do teleportu jeszcze raz. Ty, moja postać utknęła. Grzesiek. Nie mogę wyskoczyć. Ja nie mogę. No to skocz, spróbuj skoczyć. Dlaczego ja nie mogę wyskoczyć? Co się stało? Jak ja tu wskoczyłem? Ja wiem co się stało, bo ja chyba wtedy tak ustawiłem teleport, jak ty wskakiwałeś, że nie dało się z niego zrespić. No i co ja mam teraz ze sobą zrobić? Nie wiem, będę grał sam. No, ale nie, powiem szczerze, że dupa, bo ja sam teraz tego nie zrobię, a ty jesteś dupa i nie potrafisz nic ogarnąć, więc... Jak to zrobiłeś? Nie wiem. Dobra, to jeszcze raz kombinujemy. Spróbuj jeszcze raz tam skoczyć. No! No i teraz jakoś tam... Jest bąbel, chodź. Okej, skaczę. Dobry skok, milordzie, zaiste. Ty, ale zbombowałem się gdzie indziej, przed tym wszystkim. Dawaj tu do dobra, mnie. Zbij mnie przedtem, nie jestem w stanie do ciebie dojść. Dobra, zmień się w Zoję, albo... Zmień się w Zoję, albo w coś innego, błagam cię, szybko. Ja sam tu nie dam rady, potrzebuję cię tu. Chodźcie mnie tu dzisiaj wam potrzeba. By nie poszli hitlerowcy do nieba. Nie ogarniam tego. Ja nie jestem w stanie się do ciebie przeteleportować teraz. Nie rozumiem. Nie rozumę. Się uczy to zrozumę. Już przeszedłem sam. No dobra. Jesteś już, widzisz? Jezdą. Stryczka pusiom! Kurde, blakaczka, 3 punkty, panie. Tarcza magnetyczna, ja sobie muszę poczytać. Rycerz ma nie jednego asa. Grzesiek, nie czytaj teraz, nie czytaj. To jednak o te gobliny chodzi. To chyba będzie moja żona. Lady Queen, do you know anything about a speaking flower? Or do you know why plants would keep growing wildly? I can tell you more, but first I require your assistance. Out there is a castle by the sea, the house of my fathers, where now the king of goblins sits, befouling their halls. Slay him and I will reveal all. You can keep any treasure you find in the castle. I to chyba będzie chodziło o to w tej grze, żeby tego króla goblina zabić. While their hostess retired for the night, the heroes gathered their strength. Soon they left the eerie house. The hour was late, but the quest urged them on. Oblukaj sobie tą rodzinę po prawej, będziemy z jakimś potężnym drzewcem walczyć. Tak się bać. Uderzyłem mikrofon, przepraszam. Poczekaj, jeszcze chcę umiejętność kupić. Daj mi sekundkę. She must be sick with worry. Or very angry. Probably both.
Ulepszy mu odbusz. Dobra, teraz muszę jeszcze... Jaka piękna lokacja, taka mroczna. Ale to mi się podoba. Ty się nie baw w Tora, nie rzucaj młotem. Ale zobacz na tę lokację, na ten las. Jaki mroczny. No zakochałem się w tej grze, ona jest tak cudowna. Ta lokacja jest prześliczna. Jakiś cmentarz w ogóle. Co to za bąbel? Okej, czyli możemy tym coś podlać. Trzeba tym będzie podlać tą roślinkę, która jest tutaj. Tylko jak to zrobić? Ty, spójrz na to drzewo żyje. Wow. Ale mnie dreszcze przechodzą. Boska lokacja. Przepraszam. Rozwal, zmień się w Zoe i rozwal ten bąbel. Ale to nie wystarczy. Rozwal ten bąbel. No ale co ty zrobisz? Rozwal ten bąbel. Musisz, daj mi maga. Musisz obrócić przede wszystkim to na drugą stronę, żeby woda spłynęła na prawo. To jest pierwsza kwestia. Widziałeś? No, o, z jakim opóźnieniem to... No dobra, więc o to mi chodziło cały czas. Dawaj jeszcze... Ale tobie by się nie udało, bo ty miałeś pochylony pień w drugą stronę. Tak się dzieci bawią, ludziska! Tak się dzieci bawią! Jaka ta lokacja jest epicka! O kurde, on ma tarczę! Nawet szarża na niego nie podziałała. To jest wymagający przeciwnik, nie ma to tamto. Rozwalaj to, Marian. Nie da rady. Rosiczka? Nie przepadam za rosiczkami, bo lubią żreć ludzi. Wiadłam. Coś ci to chyba nie wyszło. Ja to zrobię, będzie dobrze. Nie mogę jej uderzyć. Dobra, niech zeżre ciebie, idź tam, a ja wtedy przeskoczę. Widziałeś? Widziałeś go! Dałem radę, jestem dalej. Tylko co teraz? Lokacja wygląda równie przerażająco jak poprzednia, nawet bardziej. To jest za trudne. Jak ty? Co? Skąd ty tam jesteś? Co to się stało? Użyłem magicznej liny. Magiczny mur świny. Chyba trochę padłem. Troszeczkę. Tu są kolejne rosiczki. Ja stąd nie wyjdę nawet teraz, no. Co ja mam zrobić, żeby ta roślina mnie nie chapnęła, nie zeżarła? Mnie bardziej zastanawia, jak zamierzasz magiem ich pokonać. Ale to tak... To gorzej, pan od skup. Oj, Grzesiu. Wszystko w twoich rękach, Grzegorz. Nie zgiń. Nie spierdziel tego. No, dobra. Ja pierniczę. Myślałem, że to jest taka gra dla młodzieży, ale no chyba nie. To są takie rzeczy, że no młodsza osoba by tego w życiu nie ogarnęła. Czemu zabiłeś wszystkie postacie? Bo mogłem, zabij się, dawaj. No dobra. Chapajki we wieprzu! Chapnął mnie. Dawaj mi rycerza. No przecież masz rycerza. No i bardzo dobrze. To jest flakon na dole, ale dobra, walić to. Nawet zdzichu nie pomoże, gdy na drodze będzie stworzeń. Nie jest takie łatwe.
No, nie jest, nie jest. Gobliny. Hopsasam, czekaj, tu już się, jest punkt respu, dobra. To weź go tam zaznacz. Zaznaczyłem. Zeskakiwanie tutaj nie było najmądrzejszą ideą. Pupu, cupu, cupu. Przeszedłem gdzieś dalej. Jaka ta lokacja jest świetna. Punkt respa. Zaznaczyłeś? Tak jest. Tak jest. A mnie znowu tu cofnęło. Dobra, idę. Pojęcia nie mam czemu. Idę, idę. Ty, stary, weź obczaj, jak zebrać te flakony. Dwa flakony są, się marnują. Roślina mnie przeszkodziła, natura. Przeciwko mnie. Dobra, jeszcze raz to zrób z tą wodą. Dziabaj wodę. Czekaj, czekaj. Nie wiem, jakby po te flakony wejść. Proszę wodę. Coś zrobiłem. Tyle skarbów. Dwa takie potężne flakony się marnują. Krążek, złoty krążek. Rosiczka. Znowu chyba trzeba będzie coś podlać, bo jest ten... A nie, to... Nie wiem. Co tam mówili? Że co? Światła się boi? Właśnie nie wiem. Lokacja jest mroczna, to może się boi. Przede wszystkim tutaj mogę coś rozpierdlić moją super umiejętnością. Naładowanego młota Thora. Czasami cię słyszę podwójnie, nie wiem czemu. Czasami. Nie mam pojęcia. O, dobrze, dobrze, Grzesiek. Ona tam coś gadała z tymi, ale... Biegaj! Widzisz, co ja robię? Tak, 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 widzę. Kupiam uwagę tego kwiatka. Dobra, mam jakąś dźwignię. O, widzisz, jaki jesteśmy genialni. Tylko, ale czekaj, daj to jeszcze tutaj. On się mnie zeżre. No ja wiem, widzę, ale no zobacz, że się dupek... Zeżarło mnie. No ale to... No to już to światło wiele nie daje. Daje, daje, daje. O, już, bo muszę wezwać te... te świetliki, nie? O. Onyxim. Śmigsim, barbiksim, idę dalej. I co? Jaka ta lokacja jest przepiękna, stary, jak ty byś to widział? No, it's this forest. Jak to wygląda? Dark. That's because it's way past midnight. Dobra, jak tam jest u ciebie? No idę, kurde, dużo wrogów. Nie dam rady bez rycerza. Nie dam rady. O, jest, jest, jest bąbel. Dawaj do bąbla. O, szarża się przydaje na tych starczą. Super sprawa. Super partia kuno. No i bomba. Dla mnie bomba, ty jesz trąba. Stary, tam jest taki posebny kościół z tyłu, taka katedra. No jak to pięknie wygląda, niesamowita sprawa. Zakochałem się w tej grze, ona jest tak cudownie piękna. O, matko. Oj, oj, oj. A, bo zobacz, co ja mogę robić, widzisz? Cyk, cyk, magiem. Tam są platformy na górze. Nic nie widzę. Kamera mi nie pokazuje nic. Tam nic nie ma, co ciekawe. Jaka lokacja przesrana. Powalone to wszystko.
Dobra, mam bombel, mam punkt respa. Super. Na dole jest jakaś wajcha. I to drzewo z tyłu, które jest żywe i nas patrzy, wow. No dobra, ale ta wajcha musi służyć do czegoś. No służy, do mostka. No, i co? Musisz mi dać maga. No przecież ja nie jestem magiem, możesz sobie wziąć maga. To też właśnie mówię. Prawie wyszło. Ty, zobacz. Co żeś zrobił? Otworzyłem tajne przejście. A ty to sprytna kurwa. Skarb. Dobrze, że wykupiłem tą tajną, znaczy tą super umiejętność. A znowu wiesz. Przydałbyś się tutaj. Już idę. Dobrze, że kupiłem tą super umiejętność, która mi daje mocne uderzenie tego młota, bo w ten sposób odlokowuje. Ty, ten bombel to dobre jest. Ale, no panie, co pan robisz? Ogarnij dupę leszczo! Trupa? Niekoniecznie. Tam się dało coś odblokować, jakbyś umarł tym teraz. Umrzyj. Bo tak to już sam nic nie ogarniesz. Dzięki. Nie, nic nie ogarniesz, no bo tam musi być, muszą być dwie osoby. To jest posrane. No i dobra, jeszcze raz. No nie mam mostka, więc teraz się nic nie zrobi, ale ja jeszcze chciałem tam zobaczyć jedną rzecz. Po co ty tam idziesz? Bo tam jeszcze jedna rzecz była do zebrania. Mistrzu, tu musimy zrobić... Ja już mam plan, jak to zrobić. Jeden stoi na dole. Dobrze, że mnie tak tytułujesz. Drugi jest na tym. Drugi jest na górze magiem. Wyskakuje, odbija się od tego klocka i w momencie... Gdybyś przyszedł do mnie, to tu są jeszcze znajdźki. Tylko potrzebuję maga do pomocy. Musiałbyś skoczyć tutaj, gdzie ja jestem. No. I teraz mi wyczaruj karton nieco wyżej, podskoczę na niego i rozwalę to, co jest na górze. Dobrze. Wyżej, wyżej. Szlak, wiesz o co mi chodzi, bo tam jest taki mostek. O, widzisz. Widzisz jaki wielki flakon? Cały poziom na to. Tam coś jeszcze jest? Nie, chyba tylko to. Ale stary, caluteńki poziom nam śmignął za to. Więc się opłacało. Ja tylko jeden punkt mam, no ale dobra. No i tylko ty jesteś, więc się zabij. A dobra, no to już się zabijam. To gra jest dziwna. To w ten tytuł się na dobrą sprawę nie da grać samemu. To jest tylko do koopu. Nie wiem właśnie. No bo komp by tego raczej nie ogarnął. I teraz patrz. Uchomię ci mostek. Nie. Nie o to mi chodziło. Nie o to? Nie wiedzieliś. Dobrze wyszło. W drugą stronę by to lepiej wyszło, wiesz czemu? Bo ja ci mogę, znaczy ty byś mi mógł ten bombel wyczarować, ja bym magiem wtedy tam skrzynkę wyczarował i ona by tam stała. Na pewno ty byś przeskoczył, a tak to będzie gorzej. O, wow, to chodzi. Wyszło nieźle. Synchro, mój drogi. Teraz mnie tam jakoś zresp. Znowu te krwiożercze rośliny. Daj mi laskę. Dobra, to spadłem gdzieś. Arwa mać! Uciekaj! Jakoś ty sobie chyba nie radzisz. Po czym nosisz? Zresztą mnie...
Bo teraz jesteś już tylko ty. Idź się zabij, to może nas tam zrespi. Idź się zabij, Grzesiek. Ale kto ci... A kto ci otworzy? A kto ci otworzy bajkę? Oj, tam cię obejdź. Nie czepiaj się. Dupa jaś. Tu są kurde jeszcze znajdźki. To też można się jeszcze jakoś zakręcić wokół tego. Czekaj, spróbuj te flakony jeszcze podnieść. Tutaj? Czemu tutaj? Ja jestem w ogóle, co się dzieje? No to jesteś tam, gdzie ja umierałem. Nie znam tego miejsca! Proszę ja cię! Przesrane. Flak, nie zebrałem znajdźki. Nie, zup się nie da przejść. Ta lokacja jesteś jest jedyny, który ostał się przy życiu, więc walcz, morduj ich. I szukaj bąbelka. Jak ja mężny jestem, prężny, czym członek. Jest bąbelek, 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 masz poprawę. Proszę cię. Dziękuję. Chodź tu tą Zośką. Bo jest flakon do zebrania. Albo daj mi Zośkę. Wiesz. Duduś, zobacz tą lokację z tyłu. Jak ona jest posępna, jak ta chata taka, jakaś taka... Wow. Chata wuja Toma. Jaka ta gra jest piękna i to jest pełny trójwymiar. Chyba padłem. Jak to kurde zrobić? No prawie, ale prawie robi jednak różnicę. A co ty tam kombinujesz? A flakonik ze zbirą? Ty to w ogóle tych flakoników nie uznajesz, a poziom to jest poziom. Chodź tutaj. Idę, idę. Jeszcze pod ziemię, jak by było fajnie, taka lokacja w katakumbach, taka mroczna. Jak dupa szatana, mojego pana. No i co teraz? Aha. O, tak widzisz. To jest jeszcze ukryty jakiś flakon, ale jak tam dojść? Tędy tego nie rozpierdaczę. Jak to zebrać? Nie mam pomysłu. Ty mi wtedy otworzyłeś to przejście, ja bym wskoczył, tylko gdzie ty... Aha, tam jest droga, dobra. Podniosłeś to? Tak. No ale nie wiem, co teraz dalej. To ja ci powiem. Po raz kolejny współpraca. Gdzieś była ta dźwignia, którą tak, ty tak, rozmawiałeś. Tak, tak, tak. I ty musisz tam skoczyć. Patrz. Idziesz tam, bierz Zośkę i idź tam. Ale ty normalnie nie skacz jak małpa. Puść się tej linii. Grzesiek. Poczekaj. No. O to chodziło. To. Chciałem te flakony, kurczę, my tyle tych znajdzie, go mijamy. Dobra, resp. Jest punkt respa. Jak ta lokacja elegancko wygląda, jest prześliczna. No tak, tylko ja nie wiem teraz, jak ja mam wrócić, nie? Szlak, padłem. Dobra, jestem. Ale magię, no to jesteś sam. Możesz się jakoś zabić? Bo sam dalej nie przejdziesz. No przecież już żyjesz. Ale czemu je tutaj zrespiło? Przecież odblokowałem ten dalszy punkt. Bo ja to zrobiłem. Pajączek, pajączek, bez nóżek i bez rączek. No dobra, jestem. No dobra, ale co dalej? Nie umiem łuczniczką walczyć. Jak te drzwi otworzyć? Jakbyś się teraz zabił, to na pewno cię zrespi u mnie, bo ja tu mam bąbel. Ale ja nie mam... Jak się zabić, wiesz? Ja tu żadnej dźwigni nie mam, żeby ją otworzyć. Dobra, mam pomysł. Kuźwa, prawie, dobra, to jest do zrobienia, dobra, zabije mnie pająk. Dobra.
No to gdzie się zrespi? Tutaj, no i jesteśmy, no i bomba. Zobacz na tą lokację, stary, jak to epicko wygląda. Wow. To jest przepiękne, ta gra jest tak cudownie piękna. Robaki trzeba zabijać, bo za nie są plakony. Robaki, pajęczaki. Tu jest jakaś dziurwa, ale... A to tylko znaćka? Nie, to czekaj, tam jeszcze znaćki były. A poziom to jest poziom. Tutaj ta lokacja jest potężna, to nawet nie gdzie trzeba iść teraz. Jest dużo flakonów po lewej. Szlak. A ostro biją. Poproszę bąbelka. Tak, 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 już. Dziękuję. Jasem nie toperek, moja babiczku Pachazi z Chrzanowa. No i dobra, jestem tutaj, potrzebuję Zoi. To dam ci flakony. Dużo flakonów. Kurde, nie udało się. Czemu? No bo rycerze tam nie doskoczysz. Dawaj maga i stawiaj kloca. Dawaj mi tu kloca. Czekaj, bo tak to za daleko jestem. Jak ja ci kloca postawię, to ci blokiem wyjdzie. Ty nie musisz stać obok mnie, żeby mi tu kloca stawić. No, stawiaj kloca. Tu! Upa. Zmień się w tego, w rycerza. Poczekaj. Zmień się w rycerza. Staram się. I spróbuj skoczyć. Dobra, część rozwaliłem, ale to jeszcze nie wszystkie. Nie wiem, odpuszczamy to? Tak. Bo tu jeszcze można chyba na lewo iść. Czekaj, czekaj. Kurde, już tam byłem. W dupę wynża. Wow, ten listek się odgiął. Kurde. Dobra, jestem na górze. Super. Wow, jak to tutaj wygląda. O, będą chyba gobliny. Czuję to w moczniku. To wal, Grzesiek. Mam bąbelek. O, w samą porę. No. Tam na górze coś jest, nie możesz się tam jakoś zrespić, bo flakon. Czekaj, inaczej to załatwimy. Skacz po kartonie. Daj mi maga. Proszę cię. Postaw kłodę na tym, na pudle. Tutaj. Tu. No to też, nie wiem czy pudła nie zniszczysz tą kłodą. No i teraz skakaj. Prawie. Jak to się trzeba nakombinować dla jednej butelki zasadnej gorzałczyny. Wow, i te lokacje w tle, jak to. Dobra, pięknie. I drugi flakon zgarnąłem. No i bomba. Przyda się. A, może nawet nie. Nie, jednak będzie potrzebna druga kłoda. No to już jest. Dobra. Jest bąbel. A co teraz? Aha, no dobra. O kurde! Przecież to miał być boss! To nie jest boss! Czekaj, Grzesiek, uciekamy. Tu jest dźwignia, trzeba będzie zrobić to samo co kiedyś. Że ktoś skupiał uwagę, a druga osoba wiesz. Dobra, zajmę się skupianiem uwagi. Daj mi Zoję. Ciągnij wajchę. Potrzebuję Zoi. Masz. Skupiłem uwagę. Bo wiesz, zaklinało się. Widziałeś go? Otwarte.
tam znajdźki na górze są. Otwarte. I tak mi było żal, dlatego chciałem tam skoczyć z Zoją, żeby to pozbierać. Nie żyje. Widzisz, on jak się zaklinuje, to wtedy sam możesz otworzyć. Jego nie zabijesz, nic mu nie robisz. Nie możesz z nim walczyć. No ale to co wtedy? No musimy otworzyć drzwi i jeden ucieka tamtędy. Proszę. Dobra, ale na początek ja chcę wejść... Ty, on ma życie przecież, zobacz. W prawym górnym. Ma? Da się go zabić. To jest opcjonalne. Faktycznie. Magiem to ty nie podziałasz, synku. Aha, to tak? Dobra, to już teraz ogarniam. I tam teraz, no widzisz. No ale coś ty, co ty robisz? Tam się nie da wejść, tylko na górę trzeba, nie? No na górę, właśnie na górę po tym. Nie do końca tak. Dobra, na początek go zabijmy, potem będziemy kombinować. Zabiłem. Dziabej. Nie komentuj. Kurde, padłem. Znowu tylko jedna postać jest, znowu tylko ty. Czemu ty nie umiesz skoczyć na platformę? Wierzę w ciebie, Duduś! Jakie upośledzone dziecko. Maciuś, Maciuś, co się stało? Duduś, Duduś, co się stało? Uważaj, uważaj, bo to podchwytliwe jest. Właśnie tu mnie zabiło. To się może zabije. No idź, idź. O, tam twoje zwłoki leżą. No leżą. Odpoczywają. Ciemne herbatki ludziska, wasze zdrowie. Nie ogarniam twoich problemów, no ale dobra. Ale ta gra jest piękna. Potrzebuję Zoi. Proszę. Ile tu jest flakonów stary na górze? Cała tajna lokacja. Spadłem na sam dół. No to fajnie. Nie żyję. Kurna, byłem o krok od bąbelka, jesteś sam. O krok od bąbelka, no. Idź najpierw po tego bąbla może, będzie nas tam respić. Tak jest, Grzesiek, dobrze, dobrze. Czekaj, ja idę po te flakony na górę. Idź. Dasz radę? Tak, już jeden zebrałem. Szlak, drugiego nie podniosę, za wysoko. Dobra, idę do ciebie. Goblin! Gobliny! Morświny! Padłem. Szybko poszło. Tak się zbiera, ten zaległy. Biłeś, ale dobra.
Rozwal to. A dobra, wiem. A bo tam piły na dole są, ja tego nie zauważyłem. Trochę mi zdupcułeś życie teraz. Zostałeś sam. Diluj z tym. Bąbel tam jest, bąbel, bierz bąbel. Dobra. Teraz trzeba podlać kwiatka. A. Tylko jak te flakony podnieść tam z dołu? Hmm, musisz jakoś dać, czekaj, spróbuję. O Jezu, piła. Nie, tędy się nie da. Musi się jakoś dać. Tylko jak? Jak tam wejść? To jest tyle flakonów. Powiem ci, Grzesiu. Sposobem! Tego nie rozwalisz. Ty aluminium! Ale tu rozwaliłem już. Aluminium, panie Pazzi. To jest aluminium! Oj, chyba padłem! Oj, chyba tak! To jest dla mnie za trudne. Ja się zastanawiam, jak tego kwiatka mamy podlać, wiesz? Mamy tu kwiatka. Zaraz zobaczymy. Ale nie mam... Masz tu jakieś... Mamy jakieś tu naczynie czy coś? Zaraz. Aha, bo tu rusiczka jest, to gorzej. Kurde, no... Jakiś pniak tam widzę, czekaj. Rozwaliłem to. Pniak teraz do nas się przysunie. I co mi to da? No... To zrobił. Ale ten piak jest bokiem. Ty, potnij go na deski, tą piłą. A, nie. A myślałem, że to będzie takie genialne. Nie zde tym. Kurde, jak to zrobić? No ta piła musi po coś być. To jest cały tartak tutaj, no stary. Nie ogarniam tego. Nie ogarniam, naprawdę. Jestem w kropce. Dobra. Co tutaj trzeba zrobić? Daj mi na chwilę rycerza. Spróbuję uderzyć kłodę młotem Tora. Na pewno to by coś się... O, ale żeś narobił. No próbuję chociaż tak. Czy my mamy jakiś plan? No właśnie żadnego. Daj mi maga. Dobra, ja już mam plan. Jaki? Aha, dobra, widzisz. A tak tego nie podsunę. Musiałbym jeszcze jakoś bardziej. Kurde no. Trzymasz tego liścia? Grzesiek jego, kurde. No dawaj. Wodę łap. Daleko. Nie przesunie się tutaj woda. Daj mi tego maga. Teraz strzelaj się. A, dupa. Masz maga. Jakie to skomplikowane. Strzelaj. Mówiłem ci, że tak to nie wyjdzie.
Teraz strzelaj. Jestem gdzie indziej. Ale teraz mi byłeś potrzebny. Już idę. No, żebyś się nie... Nie pędź tak. No staram się. Idziesz, mistrzu? Tu mnie zaraz... Ja nie wiem, jak tam mam dojść do ciebie. Ja gram z botem. Nie wiem, jak mam tam dojść. Mam przepaść, nie jestem jej w stanie przeskoczyć. Dobra, już idę. Uuu, flakon. Se podniosę. Dobra, idę. No jak tam? Dupeczka. Ogarnąłeś coś tutaj? Frenzel, halo. To... Słuchaj. No właśnie... To musi być coś z tą kłodą, bo ona była do uwolnienia przy tej rosiczce, więc to musi być coś z tą kłodą. Kurde, ja nie rozumiem, czemu się nie da jej porąbać na deski. To jest takie logiczne. A spróbuj tym liściem jakoś tą wodę zebrać. No, liść jest za krótki sam w sobie. Dobra, a daj mi tego, daj mi maga. Właśnie, daj mi maga. Tych pił w ogóle nie wykrywa. Nie ogarniam, stary, no. Zagwozdka taka. No, obraca się, no fajnie. No widzę, ale co, coraz szybciej się kręci. They see me rolling, I'm digging. No i co? Mam. Co? Dawaj, maga. Pudełko! Pudełko, mój drogi. To pudełko. Pudliste pudełko. Jakie pudełko? Kwadratowe. Gdzie ta kłoda? A jest tam dobra kłoda. Daj bąbelka. A, dobra, już, już, już. Mosz. Dzięki, no i co? Jakie pudełko? Co ty kurna kombinujesz? No, patrzaj. Ale większe. Jeszcze większe! Zejdź z liścia. Szczyloj. Kurde. Szczyloj! Jeszcze! Szczyloj! Coś nie tak. Nie wiem, ja już mówię czegokolwiek, stary. 44 minuty nagrywamy. Skończmy ten odcinek, stary. Nie, musimy to rozwiązać. Ale no co ludzie będą oglądali, jak się zacięliśmy w jednym miejscu? Ogarnijmy to poza materiałem. Będą się śmiali za. Musi być jakiś sposób. No szlak by to... Jak to... No to... A daj mi, daj mi maga. Wiesz, dla mnie to jest logiczne, że to musi być związane z kłodą, skoro ona była do uwolnienia tutaj. Grzesiek, już mam pomysł. Jak? No co, jaki pomysł? Zmień się w laskę. Idź na dół troszeczkę i stój tu. Aha. Tylko musisz to dość... No ale to wtedy jak światełka nie przesunę. Nie masz przesuwać, masz rozwalić nad tym liściem. Po liściu spłynie, patrz, poczekaj. No dobra, dajesz. Ale to i tak za daleko. Musisz szybko potem liściora przesunąć, wiesz? Dawaj! No dawaj! Czemu? Ale czemu nie strzelałeś?
No dawaj, dawaj, dawaj. Nie, jeszcze raz. Teraz, teraz. Jest! Ty sam się... A, trochę wody, to było. Szlak. Ale mamy sposób. A ja naprawdę wątpię, że twórcom gry o to chodziło. Rozwalaj. Jakoś mi się w to nie chce wierzyć, żeby to tak miało wyglądać. Ta woda się zsuwa. To jest bez sensu. Jeszcze raz, Grzesiek. O nie! Minie tego. No i teraz na kwiatełku teoretycznie trochę wody jest. Czekaj, przesuń kwiatełek. No ale ta woda nie spływa. Boże, kochany przynajsłodszy, o co to chodzi? Dawaj, dawaj, dawaj. Kwiatełek? Mam dupa. Nie, nie, nie. A może tą kłodę tu trzeba postawić? Jakby tą kłodę obrócić, bo wiesz, kłoda jest długa w sobie, tylko jak ją obrócić? Chętnie bym zobaczył, jak ludzie to robią, bo kurde, to nie wydaje mi się, żeby chodziło o to, co my tutaj kminimy. Rozwalaj. No, rozwaliłem. Teraz kwiatełek. Dobra. Bo jak kwiatełka nie przesuwasz, to się woda tam... Widzę, nie widzę. Tak. Jeszcze raz. Kwiatełek! Kurde, poczekaj, mi się klawisze pomyliły. Kwiatełek! Dobra, ostrożnie, ostrożnie, powolutku z tą wodą. Dupa jaś. Ona dziwnie spływa. Dobra, ale jeszcze raz. To nie może o to chodzić, Duduś. Musi Dawa. Być jakieś inne wyjście. Ja myślę, że my się zapytaliśmy wokół jednego rozwiązania, które jest błędne. Dawa. Przecież to możesz z tą kłodą zrobić, kłoda ci nie zniknie. Da. Zrób to kłodą. Kłoda nie znika. No ale tak, dobrze to zrób. Jeszcze. Kłodą jest ciężej, wiesz? A może na tej kłodzie tą wodę się... No rozwal. No, pięknie. Tak. Boże, dobra, tnijmy ten materiał. Dawaj. 48 minut stania w miejscu. Dobra, moi drodzy, trochę się offline'owo pomotaliśmy. Okazało się, że magiem trzeba zrobić umiejętność taką jak ta deska. Może nie desek, dobrze, że miałem punkt umiejętności, więc trzeba rozwijać jednak umiejętności wszystkich postaci, żeby to było... Po co ty... No dawaj teraz. Nie konfunduj się, Duduś. Mało żeś wyczarował. Mała dupa. O, teraz to jest decha. Ale musisz ją pochylić w drugą stronę. O, dobra. Strzelam. Ale teraz na kwiatełek nie wpłynie. Musisz nad kwiatełek to ustawić. Jaka nieporadna małpa z ciebie. No. Dobra, teraz. No szlak. No, 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 będzie tego, dobrze. Bomba i teraz kwiatełek, porusz. No i co z tą wodą? Jeszcze What? Raz. Ki bullshit! Dawaj. Dawaj. Ta gra zaczyna mnie powoli wkurzać. No podlałeś. Dobra bomba jest. Nareszcie. Ile myśmy tutaj minut spędzili? 20 na tym? Jak nie więcej, ale okazało się, że musimy po prostu mieć inne umiejętności. Trzeba rozwijać też maga, nie ma to tamto. Tak, wszystkie postacie porówno. Dobrze, że miałem punkt umiejętności. Nie da się tą... Czyli w tą grę nie da się przejść dwoma postaciami. Kończymy tutaj ten odcinek, czy...? Tak, kończymy tutaj ten odcinek, moi drodzy. Mam nadzieję, że to długie nasze motanie... Pewnie trochę je skrócimy i wy będziecie widzieli to w trochę krótszym... w krótszej odsłonie, żeby wam czasu nie zabierać, ale mam nadzieję, że nasze motanie się wam podobało. Jeżeli tak, to proszę zostawcie łapkę w górę, bo to pomaga w rozwoju kanału. A my widzimy się razem z Sancho w kolejnych częściach gry Train 2 i razem z wami. Mam nadzieję, że tak samo wam się to miodnie ogląda, jak nam się w to miodnie gra. Pa! No pa!
ale ta gra